Cześć, jestem Mike i zapraszam Ciebie na podcast Zrozumieć fizjoterapię. Cześć, z tej strony Mike. Dzisiaj moim gościem jest Karolina Cieślik, weź to powieś. Cześć Karolina. Cześć, witam Cię. Czy byś mogła się przedstawić generalnie, co robisz, czym się zajmujesz i jak to wygląda? Tak, jasne. No to cześć jeszcze raz. Nazywam się Cieślik Karolina, pracuję obecnie jako fizjoterapeuta. Natomiast z ludźmi pracuję już, z ludźmi, z pacjentami, z zawodnikami, pracuję już średnio od 6-7 lat. Najpierw jako masażysta w spa, na siłowni czy w klubach sportowych, a obecnie jako fizjoterapeuta. Na dzień dzisiejszy prowadzę własny gabinet, własną praktykę, własną działalność w Katowicach. Gabinet Weź to powieś. Oprócz tego jestem fizjoterapeutką w dwóch klubach sportowych, między innymi w klubie Piast Gliwice Futsal, czyli w piłce nożnej halowej na hali, oraz w czwartoligowym klubie Trzemsza Siewierz na dużym boisku. Oprócz tego jestem również fizjoterapeutką w reprezentacji Polski piłki nożnej sześcioosobowej, która obecnie jest dwukrotnym wicemistrzem świata właśnie w tej dziedzinie. Na co dzień, tak jak mówiłam, pracuję w gabinecie, głównie manualnie, więc jakby tym zajmuję się na co dzień. Aha, rozumiem. Także ja generalnie, jeżeli chodzi o fizjoterapię, ja interesuję się fizjoterapią od drugiej klasy gimnazjum, a teraz jestem w pierwszej klasie liceum na biochemię i właśnie bardzo zainteresowałem się tym zawodem, bo odkąd doznałem kontuzji, gdy trenowałem kajakarstwo, nachodziłem się dużo do terapeutów, i lepszych, i gorszych, i właśnie zacząłem się tak tym interesować i też zainteresowała mnie praca ze sportowcami i chciałbym, żebyś opowiedziała, jak wygląda praca w Piaście, czy na przykład są jakieś masaże, czy igły po treningu, jak to wygląda, wiesz, generalnie taka praca, czy tylko masujesz osoby, czy na przykład jak ty jest jakaś kontuzja na boisku, to ty przybiegasz od razu do tego, możesz opowiedzieć, jak wygląda ta struktura tego? Jasne, jak najbardziej. Generalnie jeśli chodzi o pracę w klubie, moja praca czy w Piaście, czy w tym drugim klubie na dużym boisku polegała od początku i właściwie polega cały czas nadal na tym samym, czyli na pomocy zawodnikom w trakcie ewentualnych kontuzji, zarówno tych mniejszych, które nie wykluczają ich z treningów bądź nie wykluczają ich z meczy, oraz tych kontuzji, które wykluczają zawodników na kilka miesięcy, to są na przykład jakieś zerwania ścięgien, czy nie wiem, rekonstrukcje ACL, czy innych więzadeł. I wtedy faktycznie ja jestem do dyspozycji dla takiego zawodnika. Nie pracuję z zawodnikami w formie ćwiczeń, czy treningów funkcjonalnych, czy treningów motorycznych, bo po prostu ja się jakby tym na co dzień nie zajmuję, więc od tego albo są dodatkowe osoby w klubie, albo zajmuję się tym gdzieś tam we własnym zakresie trener, natomiast ja zajmuję się głównie gdzieś tam zawodnikami pod kątem kontuzji, czy pod kątem ich jakby sprawności fizycznej. Generalnie jeśli chodzi o taką pracę w klubie, o to, czym ja na co dzień gdzieś tam dysponuję w trakcie jakby pracy z zawodnikami, to tak naprawdę pracuję z nimi w dokładnie taki sam sposób, jak pracuję z pacjentami w gabinecie, z tym, że zawodnicy bardzo często wymagają troszkę mocniejszych technik, bo albo ich próg jakby pobudliwości, czy próg gdzieś tam bólu jest już na tyle duży, że są w stanie wytrzymać więcej, albo po prostu, no powiedzmy, że często gdzieś tam zawodnicy lubią, tak? I lubią, czy aha, rozumiem. Faktycznie można u nich pewne techniki wykonać mocniej. Natomiast ogólnie stosuję raczej dokładnie takie same techniki, które stosuję gdzieś tam w gabinecie, oczywiście w troszkę innej formie. Jeśli mam zawodnika po kontuzji, na którego mam dużo czasu, z którym jakby pracuję w trakcie treningu, mam na niego godzinę, półtorej, to wtedy faktycznie wykonuję z nim bardziej kompleksową terapię. Skupiam się też na takiej pracy globalnej, na innych strukturach. Robię jakby taką terapię, którą wykonałabym na przykład też w gabinecie. Natomiast czasem jest tak, że na zawodnika mam, nie wiem, 10 minut, 15 minut, 20, co jest dosyć krótkim czasem i faktycznie wtedy ta praca jest pracą bardziej lokalną,
skupiam się głównie na tych aspektach, które no jakby na ten moment są najbardziej wymagające czy potrzebujące. Najczęściej pracuję głównie manualnie, to są jakieś masaże poprzeczne, głębokie, masaże punktów spustowych. Staram się używać różnego rodzaju dodatki, jakieś taśmy do flossingu, katy. Jeśli chodzi o igły, to staram się czasem używać akupunktury. Generalnie wszystko to, czym zajmuję się na co dzień, z tym, że faktycznie u zawodników ta terapia po prostu jest troszkę mocniejsza. Aha, rozumiem. Czyli ten próg bólowy tego sportowca jest po prostu większy, niż byś na przykład zastosowała to u jakiegoś właśnie człowieka, który nie uprawia jakiejś tej nadmiernej aktywności fizycznej, tak? Tak, dokładnie. Zawodnicy z reguły, z racji tego, że trenują, ich ciało jest przystosowane, wiesz, do różnych kontuzji, do różnych gdzieś tam sił zewnętrznych, na które są bardzo często poddani, jakby przyjmuje więcej obciążeń, przez co są w stanie też troszkę więcej znieść. Jeśli podobne techniki miałabym zastosować na przykład, nie wiem, u 60-letniej pacjentki w gabinecie, to spodziewam się, że byłoby to dla niej o wiele bardziej bolesne. Natomiast to też nie jest tak, że z zawodnikami pracuje się głównie technikami bólowymi, bo można robić też z nimi taką pracę również bezbólową. Natomiast tak jak mówię, no, jakby ta praca jest mimo wszystko i tak troszkę bardziej bolesna. Aha, ja przytoczę taki przykład, bo ja akurat tak miałem. Ja mam problem z barkiem do teraz od 2 lat i już nie trenuję tak jak trenowałem, tylko po prostu ruszam się dla siebie, bo sprawia mi to przyjemność i po prostu no, uważam, że każdy człowiek powinien jakąś tam aktywność fizyczną, czy to siłownia, czy bieganie wykonywać. I na przykład ja robiłem w siadzie 60 kilo z 2 lata temu, a fizjoterapeuta kazał mi po prostu zginać miednicę, jakieś ćwiczenia w ogóle z własną masą ciała, tak że po prostu no, jakbym po prostu wypinał tyłek i go znowu spinał brzuch. I właśnie uważam, że dla takich osób, gdzie podnosiłem jakiś tam ciężar, a nie że byłem po prostu, nie byłem aktywny fizycznie, no to uważam, że taki fizjoterapeuta, jeżeli się nie zna na takich rzeczach, to powinien mnie odesłać, a na przykład taka terapia, no nie jakoś się nie udała się, bo po prostu, no to był, wydaje mi się, że to był za lekki bodziec i tak samo u ciebie, jeżeli chodzi o zawodników kontuzjowanych, jak to wygląda, że od razu zdejmują ich z boiska, czy ty ich zdejmujesz, czy jak to wygląda i to od razu jest uraz, jest załóżmy kosa w kolano i to od razu zaczynasz z nimi jakiś masaż, jakąś tam technikę od razu po tym zejściu z boiska, czy to jest wszystko rozplanowane, czy oddajesz komuś innemu tą osobę? Generalnie jeśli chodzi o kontuzję, jeśli zawodnik dozna kontuzji na meczu, to faktycznie jestem jakby, no jeśli są ratownicy medyczni i potrzeba jakby ich pomocy, to taki zawodnik korzysta z pomocy ratownika, natomiast jeśli to jest kontuzja, tak powiedzmy sportowa, to faktycznie jestem jedyną osobą, która gdzieś tam, czy pierwszą osobą, która do niego gdzieś tam przybiega, oczywiście jeśli sędzia pozwoli. Jeśli to jest jakaś lekka kontuzja, która wymaga, nie wiem, tylko gdzieś zmrożenia i zawodnik jest w stanie sam zejść z boiska, no to wiadomo, że sam schodzi, ja gdzieś tam na ławce powiedzmy, że się nim zajmuję na szybko. Najczęściej to jest właśnie gdzieś zmrożenie, ewentualnie rozmasowanie, czasem jest jakiś taki skurcz, który trzeba po prostu rozmasować i faktycznie to idzie dosyć szybko. Natomiast jeśli jest już kontuzja cięższa, która wymaga jakiejś takiej głębszej pracy, to tak naprawdę wszystko zależy. Jeśli to jest kontuzja, która wymaga konsultacji medycznej, na przykład, nie wiem, miałam kiedyś zawodnika, który zwichnął sobie staw barkowy i potrzebna była konsultacja lekarza, żeby ten staw nastawić, żeby zobaczyć, jak to wygląda, no to zazwyczaj jest tak, że ja się takim zawodnikiem zajmuję do czasu przyjazdu karetki, później przyjmuje go już ratownik medyczny i jakby albo ja z takim zawodnikiem jadę do szpitala, albo zajmuję się nim zaraz po jakby na następnym, kolejnym treningu. A jeżeli nie potrzeba pomocy jakby medyków, nie wiem, na przykład zawodnik skręci staw skokowy, nie wychodzi jakby już na boisko, no bo jakby już grać nie może, bo na przykład boli, no to ja powiedzmy zabezpieczam taki staw, raczej w trakcie meczu się nim już raczej nie zajmuję, no bo muszę być też jakby obecna dla innych zawodników, jeśli pojawiłyby się jakieś kontuzje, więc zabezpieczam takiego zawodnika, żeby nic nie stało mu się w trakcie. Jeśli to jest mecz wyjazdowy,
no to zazwyczaj działamy na pierwszym treningu, jeśli to jest mecz, który gramy u siebie i jest możliwość, żeby popracować z nim bezpośrednio po meczu czy po treningu, to działamy, natomiast czasem jest też tak, że zawodnik jest tak mocno przestymulowany, jest na takiej adrenalinie, że ciężko jest tak naprawdę cokolwiek zrobić z nim w takim czasie, więc czasem łatwiej jest po prostu poczekać do najbliższego treningu i wtedy faktycznie dopiero zacząć z nim działać. Aha, rozumiem. Także już trochę bardziej jaśniej to rozumiem, bo jak widziałem jakieś mecze, no to zawsze właśnie mówią, że o, fizjoterapeutą tej drużyny jest taka i taka osoba i zawsze no, fizjoterapeuta, jak to właśnie wygląda w klubie, bo właśnie spotkałem się tylko w gabinetach i od niedawna w sumie wiem, że fizjo właśnie działa w klubach. I właśnie jest to dla mnie interesujące. I możesz powiedzieć, jak właśnie ty przeżywasz zwycięstwa, porażki, czy też to się na tobie jakoś po prostu odgrywa, czy czujesz to, na przykład jak drużyna przegra, czy nie wiem, czy może są kibice, którzy też obojętnie, bo na pewno jesteś w tym składzie, gdzie wychodzisz też na to boisko, czy na tą halę, czy po prostu odczuwasz to, że jakieś takie napięcie związane z tym, że trochę jednak ta forma leży w twoich rękach tych zawodników? Jak najbardziej. Ja osobiście, wiesz, może jakoś nie bardzo, natomiast zawsze przeżywa się takie mecze, szczególnie jeśli to są jakieś takie mecze na styku, czyli na przykład, nie wiem, jest 1-1, 5 minut do końca, albo jeśli to jest mecz jakiś derbowy z jakąś drużyną, nie wiem, z pobliskiego miasta, to faktycznie takie mecze przeżywa się bardziej. Generalnie, jeśli chodzi o takie porównanie na przykład halówki, futsalu, piłki takiej halowej czy boiska takiego dużego, piłki nożnej, takiej 11-osobowej, to jakby futsal jest o wiele bardziej dynamiczny, taki bardziej może nie drastyczny, bo to zależy też od meczu, natomiast faktycznie dzieje się tam więcej, więc takie mecze ogólnie z reguły przeżywa się trochę bardziej, szczególnie jeśli jest dużo takich sytuacji też 1-1, dużo takich kontaktów, dużo fauli na przykład, to też taki mecz ja przynajmniej mocno przeżywam, bo zawsze wtedy już w głowie mam wszystkie te sytuacje i wszystkie kontuzje, które ewentualnie z którymi będę musiała sobie radzić. Także tak, przeżywam zarówno zwycięstwa, jak również porażki. Jeśli chodzi o zwycięstwa, no to faktycznie człowiek się cieszy, bo zawsze jest jakaś taka świadomość, że dokłada chociaż jakąś taką małą cegiełkę do tego zwycięstwa. Jeśli chodzi o porażki, to również, szczególnie jeśli są jakieś kontuzje, wiesz, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby na żadnym meczu być jakoś tak oficjalnie, nie wiem, obwinianym, czy to przez nim kibiców, czy przez zawodnika, czy przez trenera o jakąś na przykład kontuzję. Chyba, że sama gdzieś tam, wiesz, czasem może pokory, sama może gdzieś tam się trochę tak, nie wiem, temperuje, że faktycznie mogłam zrobić trochę więcej, że może jakby ten zawodnik gdzieś, nie wiem, jakaś 1/10 część tej kontuzji jakby faktycznie mogę wziąć na siebie, ale to zawsze są takie sytuacje, które ja potem jakby, wiesz, no rozmawiam z trenerem, tak, w sensie faktycznie mówię, kurczę, no mogłam zrobić coś więcej, biorę część odpowiedzialności na siebie, bo na przykład, nie wiem, za słabo go zabezpieczyłam i tak dalej, i tak dalej. Z zawodnikiem oczywiście również, zawsze też rozmawiam, natomiast no chyba nie było nigdy takiej sytuacji oficjalnej, że wiesz, że nie wiem, że popełniłam jakiś karygodny błąd i zawodnik na przykład z tego powodu miał jakąś dużą kontuzję, aczkolwiek no... Może jedna taka sytuacja była, że faktycznie mogłam jakby zrobić coś więcej, mogłam zrobić coś szybciej, czego nie zrobiłam i faktycznie później była z tego lekka kontuzja, ale jakby no ja wiem, że tak było, nikt nie musiał mnie z tego powodu gdzieś tam, wiesz, obwiniać, bo faktycznie gdzieś część odpowiedzialności faktycznie wzięłam na siebie. Aha, a bardziej kontuzyjne wydaje się chyba hala niż boisko, prawda? Byś mogła się wypowiedzieć na ten temat, gdzie jakieś większe urazy się zdarzają, czy jednak ten staw skokowy czy kolana bardziej są na hali kontuzjowane niż na przykład na boisku? Wiesz co, tak z własnego doświadczenia zauważyłam, że kurczę, czy kontuzji jest więcej tu czy tu? Oczywiście to zależy, bo i tutaj są takie sytuacje, wiesz, na styku, że nie wiem, na dużym boisku zawodnicy często wyskakują do piłki, często nie wiem, gdzieś tam uderzają się głowami, barkami, więc też są w stanie się tam mocno poturbować. Aha, jakieś nerwy, coś takiego? No dokładnie, natomiast jeśli chodzi o futsal, to tam zauważyłam, że troszkę więcej jest takich kontuzji stawowych, skręceń, bólu na przykład kolan,
Ta praca tam jest trochę bardziej dynamiczna, są duże zmiany kierunku ruchu, duże jakby zrywy w trakcie gry. Na dużym boisku chyba mimo wszystko wydaje mi się, że jest więcej takich kontuzji mięśniowych, z racji tego, że zawodnicy często muszą szybko wyjść do sprintu i faktycznie tam jest troszkę częściej takich urazów mięśniowych z pachwinami. Tak mniej więcej gdzieś zauważyłam na jakby z własnego doświadczenia, natomiast ogólnie bardziej kontuzjogenna jest piłka na hali. Aha, rozumiem. Właśnie tej odpowiedzi się spodziewałem, bo jednak nawet jak sam rekreacyjnie grałem w piłkę właśnie na hali, to też moje stawy skokowe bardzo mocno obrywały. Jednak jest to takie, no jednak trawa to jest, trawa na trawie się chyba taką miękkość utrzymuje, mi się wydaje. No i chyba to w sumie wszystko, bo wszystkie takie must have'y wydaje mi się, że poruszyliśmy w tym krótkim, ale intensywnym podcaście. I jeszcze może jedno pytanie, bo akurat też mnie to zastanawiało, bo nigdy nie miałem igieł. I właśnie kiedy się stosuje igły, bo widziałem jedno zdjęcie z piłkarzami właśnie, że na nodze mają igły. I właśnie dlaczego się stawia te igły? Wiesz co, ja nie stawiam igieł, nie zajmuję się suchym igłowaniem. Nie byłam nigdy na kursie. Jedyne igły, z których ja korzystam, to są igły do akupunktury. Natomiast jeśli chodzi o suche igłowanie, najczęściej jakby są one w celu gdzieś tam, wiesz, przebodźcowania czy przestymulowania punktu sportowego, po to, żeby faktycznie gdzieś tam organizm tego sportowca czy miejsce faktycznie mocno pospinane w obrębie gdzieś tam taśm mięśniowo-powięziowych po prostu rozluźnić. Aha, no to wszystkie pytania, na które chciałem, żebyś odpowiedziała. Ja Tobie bardzo dziękuję za ten podcast. Jesteś pierwszą osobą, która się zgodziła i naprawdę bardzo mi miło. Jeszcze powiedz, gdzie można Ciebie znaleźć? Jakaś strona na Facebooku dla innych, bo inni być może nie znają Ciebie. Jeśli chodzi o mnie, można mnie znaleźć na Instagramie, tam można mnie znaleźć pod nickiem Życie Fizjoterapeuty, bo to powstało zanim powstało Weź to Powięź, a na Facebooku właśnie można mnie znaleźć pod nazwą Weź to Powięź, Fizjoterapia Karolina Cieślik. Aha, rozumiem, czyli te dwie strony, osoby mogą się z Tobą kontaktować przez te dwie strony. Jak najbardziej. Aha, czyli ja Tobie bardzo dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że do usłyszenia. Dziękuję, życzę powodzenia i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Cześć. Dziękuję Karolina za podcast. Było mi bardzo miło gościć Ciebie w pierwszym odcinku podcastu Zrozumieć Fizjoterapię. Wszystkie linki do stron, które poruszyliśmy, znajdują się w opisie tego podcastu. A ja Wam również dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Cześć!